Redakcja Rzeczpospolitej zorganizowała debatę kandydatów na nowego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Kandydaci opowiadali nie tylko o swojej wizji adwokatury, ale także co sądzą o aktualnych problemach społecznych i prawnych. Zapraszam na relacje z debaty na strony rp.pl. Zmiana, przyspieszenie i udrożnienie kompetencyjne struktury, jaką jest adwokatura w sensie samorządowym, czyli Naczelna Rada Adwokacka i jej struktura kompetencyjna, mechanizmy spinające poziom izbowy z poziomem Naczelnej Rady Adwokackiej, szybkość i transparentność działania, podejmowanie decyzji w oparciu o wypracowane wcześniej mechanizmy, projekty, standardy w czasie typowym dla biznesu, bo my już nie mamy czasu na to, aby podejmować decyzje długo, wolno, w sposób taki, jak się przyzwyczailiśmy. Świat ruszył do przodu, my też musimy. Chcę powiedzieć, że broniłbym każdego bez względu na to, jaki byłby to marsz. Niezależnie od tego, czy byłby to marsz niepodległości, czy byłby to jakikolwiek inny marsz. Czy byłyby to protesty kobiet, przedsiębiorców, czy kogokolwiek innego. Uważam, że rolą adwokata, niezależnie od tego, czy adwokat jest w samorządzie, jest po prostu adwokatem i jest po prostu bronić. Bronić każdego, kto potrzebuje takiej pomocy. Konieczne jest wprowadzenie zupełnie nowych reguł szkolenia. Według mnie nie należy też na przykład oczekiwać od ludzi, którzy przyszli na aplikację adwokacką, tego, żeby skupiali się całe życie na procesie i później mieć żal do adwokatów tak wyszkolonych, że przechodzą do radców. Trzeba im po prostu dać takie zajęcia, takie przedmioty, takie warsztaty i takie szkolenia, które spowodują, że będą oni mieli równe szanse z radcami, jeżeli chodzi o obsługę biznesu. Konieczne jest także poszerzenie sposobu doskonalenia zawodowego, danie adwokatom szerszego spektrum umiejętności, kompetencji, tak żeby byli konkurencyjni na rynku, co zresztą już zaczęliśmy czynić i będziemy to kontynuować. To jest Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości. Potrzebne jest również uregulowanie rynku pomocy prawnej i to też już zostało zrobione i powinniśmy to rozpocząć i powinniśmy to kontynuować. Rolą samorządu adwokackiego jest wskazanie takiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, który zapewni obywatelom to, co im się od państwa należy, ale jednocześnie tego ciężaru nie będzie musiał wrzucać na barki adwokatów, bo ci na swojej działalności w zakresie państwowej powinni uczciwie zarabiać. Kolejną istotną rzeczą to jest to, abyśmy wykorzystywali szansę, jaką dają nam narzędzia informatyczne, nowe technologie, szeroko rozumiany legal tech. Nie tylko w aspekcie budowania otoczenia prawnego i etycznego dla wykorzystania nowych technologii, ale przede wszystkim do wykorzystania narzędzi w pracy adwokatów, tworzenia nowych metod pracy, automatyzacji pewnych czynności, co pozwoli, że będziemy konkurencyjni na szeroko rozumianym rynku świadczenia pomocy prawnej. Adwokat musi stać obok obywatela i nie powinna adwokata interesować, jakie poglądy ma ten obywatel, dlatego że adwokatura nie jest od tego tylko i wyłącznie, żeby bronić słabych i ofiary, ale również tych, którzy prawo łamią. Na tym ten zawód właśnie polega. My staramy się jako samorząd przekonać władzę do tego, żeby znalazła obszary działalności adwokatury takie, które pozwolą zarabiać, w szczególności młodym ludziom, młodym adwokatom, adwokatkom w zawodzie. Myślę tutaj o przymusie adwokackim w sprawach skomplikowanych, który powinien być prowadzony, o co bardzo zabiegamy. Myślę tutaj o uregulowaniu rynku usług prawnych, co też czynimy jako Naczelna Rada.